Jarmark Pogórzański już na stałe wpisał się w kalendarz imprez gminy Ciężkowice. Różnorodność barw, zapachów i smaków. Tak można określić stoiska, na których prezentowali się twórcy, rękodzielnicy i gospodarstwa agroturystyczne z terenu Pogórza. Chleb wypiekany przez panią domowym sposobem? Tak, tak, domowym sposobem. To co możemy znaleźć w takim chlebie? Są tu dwa rodzaje mąki, jest to żytnia i pszenna, obie są pełne. Jest tu też siemię lniane, słonecznik, czarnuszka w drobnej ilości. Oprócz tego sól, zakwas i woda przygotowana. Ja mam swoją winnicę w Kąśnej Dolnej. Winnica nazywa się Manru i produkuję wina białe, czerwone, różowe, w zależności od tego, jak od przebiegu pogody w danym roku, od tego, jakie wina wyprodukujemy, co nam przyroda da. Jakie wina cieszą się największą popularnością? Sezonowe. W tym momencie, wiadomo, jest ładna pogoda, także białe i różowe to są takie wina, które najlepiej sprzedają się w lecie, ponieważ są mocno schłodzone i te właśnie najdzisiejsze chyba najszybciej. Zastaliśmy panią przy pracy. Proszę powiedzieć, co tutaj się dzieje? Ja haftuję czepiec tiulowy. Czepiec, czyli? Czyli coś takiego jak chustka. Tylko, że to jest dla pań. Dla pań, a teraz... jako strój ludowy. Jako strój ludowy, tak. Tak, tak. Co można w takim razie spotkać jeszcze u pani na stoisku? U nas głównie kwiatki bibułkowe, mamy także wstążeczkowe, mamy karteczki, mamy jakieś tam serduszka. Ogólnie my jesteśmy z Zalasowej, koło rękodzieła artystycznego, więc zajmujemy się, mamy szeroki wachlarz różnych prac. To już jest w kalendarzu na stałe wpisane, ten jarmark rękodzielników. Realizujemy to zadanie i tą imprezę wspólnie organizujemy z Urzędem Marszałkowskim. Obecność marszałka Sorysa na dzisiejszym otwarciu świadczy o tym, że również samorząd województwa małopolskiego podchodzi do tego typu imprez z dużą odpowiedzialnością, ale też i duży wkład do organizacji tego przyznaje. Te jarmarki to jest z jednej strony powrót do naszej tradycji, do naszych zwyczajów, a z drugiej strony to jest również przybliżenie tych wszystkich artystów, twórców ludowych do mieszkańców. Pokazanie właśnie tej naszej tożsamości kulturowo-społecznej poprzez tego typu właśnie imprezy, tego typu wydarzenia. Ale to też również możliwość czy nabycia produktów tradycyjnych, regionalnych, promowanie właśnie tych naszych małopolskich specjałów, dzięki którym właśnie tutaj do Małopolski trafia coraz więcej turystów. No my się cieszymy, że w ubiegłym roku do Małopolski przybyło ponad 15 milionów turystów. Tworzymy infrastrukturę techniczną po to, aby rozwijać turystycznie Małopolskę, tworząc odpowiednie warunki infrastrukturalne, no ale tylko poprzez do tej infrastruktury, której się nie będą przyjeżdżać. No właśnie do tych wydarzeń artystycznych, do spotkań kultur, pokazywania właśnie tej naszej tożsamości, ale z drugiej strony też możliwość zakupu właśnie pamiątek, zakupu tych wszystkich produktów tradycyjnych, regionalnych, wytwarzanych przez właśnie mieszkańców, czy to gminy Ciężkowice, czy mieszkańców Małopolski. Przede wszystkim jest to bardzo fajna okazja, żeby zobaczyć to, co tak naprawdę funkcjonuje koło nas, a ginie, czyli rękodzielnictwo, czyli te umiejętności, które nasi rodzice często, a na pewno nasze babki mogły się pochwalić. Tutaj jest bardzo wiele miejsc, w których możemy zobaczyć właśnie te wytwory rąk. To jest to, co na co dzień już zapominamy o tym, bo wszystko mamy gdzieś z Azji importowane. To jest fajny moment. Ale przede wszystkim jest to bardzo dobry moment, żeby się spotkać, żeby razem z rodziną, ze znajomymi spędzić czas. Myślę, że oby tak dalej i oby więcej takich imprez. Jarmark artystów rękodzielników składa się tak naprawdę z dwóch rzeczy, to znaczy z tego, co wystawcy pokazują, przywiozą, i z tego, co się dzieje na scenie. Myślę, że ten pierwszy człon jest tutaj kluczowy. Natomiast na scenie będziemy dzisiaj oglądać kapelę Krzysztofa Bulandy, więc miejscowi, nasi muzycy, wokalistki z terenu Ciężkowic, a z regionu kapelę Piątkowiacy oraz Dolny Band. Uzupełnią te występy taneczne zespoły Wuła i Kaczupino, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Inoros.
Nie zabrakło także szeregu dodatkowych atrakcji. Grupa Synapsy z Ciężkowic zorganizowała gry, zabawy i konkursy dla najmłodszych. Mamy na celu zabawianie właśnie dzieci, tworzenie takich dla nich właśnie takich gier, zabaw, żeby po prostu miło spędziły czas, żeby nie tylko właśnie festyn był dla starszych, ale też właśnie, żeby dzieci czerpały z tego przyjemność i żeby miały też co robić i dla zabawy. Malowanie twarzy, robimy bańki mydlane, tatuaże, mamy quiz o Ciężkowicach. I tak samo staramy się dla dzieci zrobić atrakcje. I to jest dzisiejsza niedziela. I kolejne niedziele, aż do końca miesiąca sierpnia, kiedy odbędą się dożynki, zapełnione są wieloma atrakcjami. I zarówno tutaj na amfiteatrze letnim, jak również na placu przy Skamieniałym Mieście.